Cześć wszystkim, z tej strony Zoku, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Raymanem i dzisiaj sobie zaczynamy kolejny odcinek. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Brzytwobrodnym, ponieważ nie było go, a widziałem tam jakiś komentarz, że ktoś o nim wspominał i też wcześniej o nim mówiliście, ze względu na to, że był już pomocnik 800, pomocnik 1000, Rayman, Globox, Tinsiny też były. Nie było na wyścigach jeszcze tylko Brzytwobrodej, Brodatej, cokolwiek. I Tylee. Więc tak. Więc dzisiejszą odcinkę sobie zaczynamy Brzytwobrodem. Główny zwol drugiej części odsłony Raymana, więc zobaczymy, jak sobie poradzi w bieganiu. Taki cwaniaczek z niego mały. Zobaczymy, jak jest mocny. Okay, jak pamiętacie, po ostatnim odcinku pokonaliśmy sobie koło ekstremalną, ligę ekstremalną. A nie, pokonaliśmy sobie tylko walkę, a teraz sobie zaczynamy wyścigi, więc zaczynamy sobie Labirynt Run. Zobaczmy, co to za mapa będzie. Czy to jakieś nawiązanie, a może nie? Lecimy, to zaraz się okaże. Zobaczmy, co to będzie. O Jezu, ja kompletnie pamiętam tej mapy, ale... Mówię tak zawsze. O Jesus! Globox truskawka tam jest! I ten bicik ludziska. Ja nic nie mówię, oczywiście bicik musi polecieć na początek. I my lecimy tutaj. O, jest. Kompletnie tej mapy nie pamiętam, ale mniejsza. Damy radę. Chyba. O Jezu. Zobaczcie sobie, jak kurde Brzytwobrody świetną ma animację latania. Dobra. Uhu. Fajna jest ta mapka, kurde. Zobaczymy, jak pójdą nam wyścigi. Znaczy zbieranie lumków i te sprawy. Dobra, a może sobie tu jak skoczymy? A w ten sposób zobaczymy, jak tam pójdzie. Ten bicik jest świetny, kurde. Okej, teraz tutaj. O Jezu, ale mi wyprzedzili, kurde. Lecimy. Szybciej! Nie może tak być. Aha. Nie opłaca się tym skrótem w ogóle iść, z tego co widzę. Jestem trzeci. Tak dawno nie było. Dobra. Pójdziemy sobie teraz tutaj. W ten sposób. Okej, pięknie to nam poszło. I ten helikopterek, zarąbiste. Kurde, Tarzan ze mnie na roli metalowy taki. Dobra. Globox tutaj dobrze gra z tego co widzę, więc teraz trzeba być... polecimy normalną drogą, tak tylko żeby być szybciej. Okej, tak. Teraz polecimy tamtędy. A, Globox ten zawsze leci, patrzcie go. I zobaczcie, że też boty teraz używają przyspieszenia cały czas. Znaczy, może nie cały czas, ale bardzo często. To jest też duże utrudnienie teraz już. No to jest praktycznie ostatni element gry, nie? Więc boty muszą być dobre. Ej, w ten sposób. Okej. Chyba to jest wygrane, znaczy na pewno. O! Nie! Lecisz, 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 lecisz! Jest! Jest, 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 jest! Ha, ha! I tyle. Pierwszy wyścig pokonany. Raczej to trudne nie było. A Globox tu stawiał wyzwanie, stawiał. No, proszę bardzo. Pomocnik 1000 skończy gdzieś tam w metalowym dole, czy coś. Miesza. Dobra. Odblokowaliśmy coś za to? Nie, nic nie blokowaliśmy, więc lecimy na kolejny wyścig, tym razem na Fabryka Lawy. Trochę mi to przypomina, znaczy przypomina, znaczy tak, przypomina kompleks André z Trójki. Wiecie, ten taki, no, ten lawowy taki kompleks. Więc lecimy, jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to obejrzyjcie sobie mój let's play z Trójki. O, teraz mam Globoxa, ale sałatę, super. Innowacja. Aj, ten bicik, oj, metalowy wacki. Kto wymyślił pierwsze hentaje? Rayman. Rayman to był, to jego wina. O Jezus, ja kompletnie go nie pamiętam. Znaczy trochę pamiętam, ale... W każdym razie. Ten bicik jest kurde czymś pięknym. O! On nadupcza tak kurde śmiesznie jak przyspieszanie. Jakby się nogi... jakby to nazwać...
Tak mu się, no wiecie, ten mechanizm na nogi jakby miał. No nie wiem jak to nazwać, kurde, ale się fajnie kręcą. W każdym razie. O, cześć panie robot. Ich komplety też nie pamiętam, nie wiem co robią. Ale raczej ich będę unikał, z tego co widzę. Dobra. Wskoczę tutaj może. O, i tutaj. Wygląda to ciekawie. Ej, świetnie. Dolecisz! O ty nie, nieudacznik jeden robot. No i ty dowodzisz armią robotów, tak? Ty. No chyba żart jakiś. Teraz na górę chcę tu. Nie. A, patrzcie! Globox też tutaj chce. Heha, nie ma. Moje. Gdzie się wpasz dupą w zieloną? Ale to skrót ten jest fajny. Dobra. Na zębatki teraz. O, panie! Proszę mnie to oddać, moje platformy, dobra. Epickość! Nie, co ja zrobiłem? Dobra, w sumie jest okej. Da fuck, te drogi dziwne jakieś. Złaź, szybciej. Ojej. Dobra, ale damy radę. O, fajnie, dostał w ryj tam. Głupek. O Jezu, nie złapał się tego. Przestań udawać Araba, chodź tu jedziemy. Nie ma kurde czasu. Dobra. Kurde, ten bicik jest z czymś wszystkim. Ja nie mogę się skupić na gadaniu. To jest zbyt dobry. Dobra, polecimy sobie normalnie. O, wyłaź. A teraz tędy. O, co zrobił mi? Menda. Przestań dupę, Globox, nie ma czasu. Nie ma czasu na wyjaśnienia. No time to exploit. Lecisz. Uff. No nie. Uff. Boże, to jest timing, kurczę. Dobra, ciągle coś mi depcze za plecami, to jest Globox z tego co wiem. Tutaj jest. To nie jest jak współczesne gry, tu nie ma kamerki za plecami, żeby sprawdzić kto leci za nami. Ale mogę się domyślać, że to Globox tylko. Dobra. Ale nie pokonasz nas! Duże gacie, yes. A, jak głupie to jest, Boże. Kto był drugi? No. Jeżeli chodzi o mnie, to Globox jest skryty, trudno. Znowu pomocnik przegrał, what the fuck? W lawie skończysz, Mendo. A ja cię tak lubię. No cóż. Bieda. Zobaczmy, co odblokowaliśmy. Odblokowaliśmy po polopoli wszędzie, okej. Okay. Może być. Zaczynamy trzeci wyścig na mapie, elektryczny finał. To brzmi głupio. Ale no cóż. Znaczy się mam nadzieję, że macie... O Jezu, to jest najgorsza mapa ever. Nigdy jej nie lubiłem, bo jest tutaj masa dróg. I zbierać tu po polopoli to będzie katorga jakaś. Jeszcze z tymi laserami wszystkimi, nie? Ała. Ciekawe, czy ja w ogóle wygram pierwszy wyścig. O. A to całkiem śmieszne jest. Jej. Co ja robię? Nie! Nie odwracaj niczego. No ale to już jest praktycznie koniec gry, więc to musi być trudniejsze trochę. I patrzcie ten widok. Ten widok zawsze był genialny po prostu, aha, a ja sobie spadłem na ryj. I ten motyw w ogóle z tyłu był świetny, bo ja zawsze lubię w grach tego typu albo przygodówkach właśnie snowboard, jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu dłuższego, to wiecie o tym, bo powtarzałem to niejednokrotnie. I w ryj, nice. I jeden niepowtarzalny złote kratki, tylko w Rayman M. W ogóle to jest brzydwa broda, ty, patrzcie, mam żonkę. Uhu. Aj, mała manda jedna. Moje, zostaw to. Kurde, nie zdążyłem jej wziąć. Ona w ogóle biega identycznie jak ja. Ona jest takim samym modelem jak ja. W ogóle ciekawe, czy ona ma jakieś... jaki ona ma związek z Raymanem? W sensie z uniwersum Raymana. Bo jakoś sobie nie przypominam, żeby taka postać występowała, szczerze mówiąc. Dobra, timing. Timing. Oh, yes. Super. Patrzcie w ogóle jak on zapyla tam! Co jest z nim nie tak? Ten Rayman! What the fuck? Co ja robię, Boże? Co jest z Raymanem nie tak? Czemu on jest taki w przodzie? W przodzie, lol. Dobra, spróbuję tak przejechać tutaj. To jest trudne, kurde, no. No strasznie chude są te platformy. A, czyżby Rayman miał wygrać? Jeszcze jedno kółko jest, no ale patrzcie co on kurde robi.
Dobra. Szybko, 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 szybko! No idź, głąb jeden! Co ten Rayman? What the fuck? Halo! Czemu ten poziom trudności tak wzrósł? Dobra. Gdzie on jest? On leci dołem cały czas, z tego co widzę. Ojej. Dobra, trochę go doprzedziłem teraz, znaczy dogoniłem go lekko. Ale to wciąż nic. Dobra, teraz muszę go tutaj wyprzedzić, nie ma opcji. Głąbie jeden! O Jezu, nigdy tam nie dolecę, a tam jest fajny secret. Ale to kurde, no... Trzeba pograć trochę w tą mapę, żeby tam dojść. Trudno, najwyżej powtórzę. Ivrej. Dobra, to już jest raczej przegrane. Rayman nie daje za wygraną. Patrzcie, w ogóle to jest fabryka robotów od właśnie naszego kapitana. Jeżeli graliście dwójkę, to wiecie, że są takie roboty tam. Były takie roboty tam. Dobra. Powtarzanie poziomu po prostu nie ma sensu. Tak to miało wyglądać od początku. You win. Jedyna prawdziwe zakończenie. Rayman żadnym mi tu nie wygrywa. I tyle. Nie odblokowaliśmy nic kompletnie. Więc możemy zacząć teraz po Polopoli. Najlepszą zabawę ever. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jeżeli nam się nie uda oczywiście i będę strasznie frustrował się, to zrobię sobie to poza nagraniem oczywiście. I na następny odcinek już zaczniemy sobie tutaj, w tej dziwnej krainie. Zobaczymy, co to będzie. No bo zaczynamy więc. Po Polopoli, Labirynt Run. To będzie ciężkie, ja już to widzę. Znaczy może nie ta mapa, ale następne na pewno. Zobaczymy, jaka będzie muzyka w ogóle, ma ciekawa jakaś nowa. Dobra, pieniądze zbieramy wszystko, jak lecimy standardową drogą, więc zbieramy wszystko. Tego sobie zostawię może. Tego wezmy. O Jezu, nie buguj się, błagam cię. Nigdy nie lubiłem się nim ścigać, szczerze mówiąc, bo... No bo jest niewygodny. Jego poślizg na platformach, które się... Które ci przyspieszają. No wiecie, ten poślizg taki, na przykład lód czy coś, to on się na swojej jednej nodze, tak wiecie, jeździ, to jest niewygodne. Nigdy nie lubiłem po prostu jeździć nim. O Jezus, teraz to spadłem. Nigdy nie lubiłem po prostu nim jeździć, bo... Znaczy ślizgać się nim, bo to jest strasznie niewygodne. O właśnie, na jednej nodze tak jeździ i tak... Nigdy nie potrafiłem na przykład na bardzo takich ciasnych pomieszczeniach nim jeździć, bo zawsze wypadałem z tego, z rytmu. Nie wiem, jak wam to mam wytłumaczyć, mam nadzieję, że już dobrze wytłumaczyłem. O, patrzcie! Zmieniłem to właśnie w tą taką platformę z lodu śmieszną. Okej. No i teraz źle poszedłem, bo powinienem tu mieć wszystko. Patrzcie, mam minutę cały czas. Dobra, a czekajcie, wezmę tak, zrobię tak. Właśnie, złap się tego, głupi robocie. Złap się! O, dziękuję. Dobra, wow, to było bliskie. O, właśnie takich chudych platformach nie lubię jeździć tym kapitanem, bo jest robotów, bo jest strasznie... A! Mały hitbox tego i tak dziwnie mi się na to patrzeć, zawsze wpadną z równowagi. Dobra, teraz tutaj. Zgarniamy ciebie. A ciebie też sobie wezmę. Kurde, mam minutę 20 sekund. Sporo, nie? A ta mapa jest też bardzo malutka, jak mam być 4. I tak idzie, możecie się odbijać od tych beczek, które są tu wypuszczane. Jeżeli ktoś by nie wiedział. To już wiecie. Dobrze. No dobra, zbieramy w sumie wszystko, co możemy, nie? Jeszcze 5 lumsów do zebrania mam. Ops. Dobra. A, jak kurde tutaj pięknie zrobiłem to. No, jestem dumny aż. No, tutaj gdzieś powinno być do złapania, ale łapajka, ale nie wziąłem jej oczywiście. Jest dupa. Dobra, zobaczmy. Górą, tak? Idziemy. Jezu, nie przyszedłem górą, ale lipa. A tam były rzeczy. Ale tu też jest, dobra, wierzymy. Tu jest jeden. Nie, jest dwójka. Patrzcie, może wezmę wszystkie. W ogóle nigdy na Polopoli nie zbierałem wszystkich. Nigdy mi się tak nie zdarzyło, żebym wziął wszystkie. Bez kitu, powaga. O! Weź mi go! No, głąbie jeden! Widzicie to? To jest perfidne.
bo ta menda czasem się nie trafi i ja przez to mogę przegrać. A w ogóle jeszcze mam jedno kółko, a mam 50 sekund. Ja coś myślę, że mi się nie uda, bo przyszedłem wszystko. O, wziąłem wszystkie. No i nic się nie stało specjalnego, więc mam swoją odpowiedź. Teraz mam 50 sekund, żeby przejść jeszcze jedno kółko. Więc zobaczymy. Teraz już tylko szybkość, która tak nie wygląda z oku. O! O, a to ciekawe. Czyli jak zbierę wszystko, to co? Jak zbierę wszystko, to nie muszę robić kompletnych kolejnych okrążeń? Lol, what the fuck? Co się stało? No się zobaczyć na nagraniu, nie? Bo kompletnie jestem teraz dezorientowany, co się stało. Ale poszło nam genialnie. Wow. No dobra, zaczniemy sobie Polo Polina w Fabryce Lawy i to może być długi dzień nagrywania. Yeah. Zobaczmy. Lecimy. Oh yes, bicik. Taki fajny bicik, taki kurde relaksujący bicik. Dobra, pójdziemy tą stroną. Tu nie ma, tu nie ma. A, tu jest. Dobra, polecimy sobie na początek dołem. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. A ten bycik już strzeliśmy. I polecimy sobie tą stroną, może tutaj są lumki, naturalnie. O Jezu. Mylę się klawiszami. Trzeba przyspieszać, skakać, strzelać, wszystko trzeba robić. To jest straszne. Dobra. Tam na górze pewnie też będzie sporo tych lumków. Tam na górze oczywiście, tak chciałem powiedzieć. Okej. Ja mam nadzieję, że na to pójdzie łatwo. Nie chcę tego powtarzać jakoś i się irytować szczególnie. Weź to, weź to. Dobra, z tym jest może jeden pasek na koniec. I takie mam propozycje tutaj. O Jezu, musiał mi trafić. Puśćcie mnie już, no. Dobra. Aha, to się rusza. Ja sobie utrudniłem teraz, ale dobra. To też mapa jest całkiem krótka z tego co widzę. Tylko ta trzecia jest zawsze była irytująca. Po prostu nienawidzę. Dobra, a tutaj do góry mogłem jakoś skoczyć, ale nie skoczyłem. Ale skoczę tędy! O! Pięknie. Świetnie. I teraz pójdziemy sobie tą stroną. Zgarniając wszystkie lumki, pamiętaj! Dobrze, trafia już wszystko póki co, nie mam jak go wyzywać. Szybko, szybko, niż. Okej. Łap się, no czemu się nie złapał głąb? Tego też, nie mogę tam wejść, serio? O Jezus. Nie mogę tam wejść, shit. Dobra, trudno. Będę musiał w następnym kółku pójść górą. Ja mam mało czasu, nie no przestań. Przestań tego robić. Dobra, tutaj mam jeden. Drugi. Oj, muzyczka się uspokoiła troszeczkę. Łap się, łap się, no ty głębie, czemu się tego nie łapiesz? O Jezus. No i znowu mi kurde Greka udaje tej pajacy jeden. Dobra, zobaczmy. Aha. Chciałem sprawdzić jak tam wskoczyć można. Czekajcie, może jakoś tutaj? A tutaj jest to. Spoko, dobra. To powtarzanie oczywiście. Dobra, udało się. Uff. O mały włos i bym przegrał. Ale dobra, udało się, więc świetnie. Mamy kolejne Polo Poli zaliczone. Uff, odblokowaliśmy sobie tym lumki. Dobra, mamy dwie planszy z Polo Poli zaliczone. Teraz zaczynamy Polo Poli na elektryczny finał i zobaczymy. To jestem przekonany, że spieprzę od razu. Ale co tam, popatrzcie sobie jak się upokarzam. Bo to zabawne przecież. Dobra, sprawdźmy. Dobra, bierzemy ciebie. Tutaj mamy dużego, więc zbieramy go od razu. Tu jest dużo, bardzo dużo tych motylków do zebrania. 42 aż, kurde. Bardzo nie... To jest moja znienawidzona mapa po prostu, jeżeli chodzi o wyścigi. Ta mapa akurat. Mimo wszystko dobrze ją wspominam, ponieważ, no, w dzieciństwo, co nie? Ale tak tutaj po prostu nie cierpiłem. O tym mówiłem elemencie, że zawsze tu spadam. Po prostu nie cierpię brzytwobrodego, jeżeli chodzi o takie ślizganie się na takich bardzo cieniutkich warstwach tego lodu, czy co to jest. Ale i tak będę musiał tam pójść, żeby zdobyć te motylki, co nie? I to jest najśmieszniejsze. Okej. Okay. Spadnij. Dobra, ała. Raz mi się już udało tam przejść cały ten lodowy element na tych chudych platformach, jak się ścigałem. No serio, dostałem w ryj tym. O matko. Co ja zrobiłem? Nie! Sam se psuję. Co ja robię? Nie rób tak. Dobra. O Jezu, tu był lumek do zebrania. Skakuj do góry. Dobra, to sobie pójdziemy górą.
Jakiś czerwony, w ogóle dawno czerwonych lunków nie było. A zrobię tak, pyk. I pyk, haha. Bo jak na poprzednich dwóch mapach nie było żadnego czerwonego lumka, były same niebieskie, no bo bardzo krótka mapa była, z tego co widzieliście, znaczy bardzo króciutkie były te mapy. Dobra, zgarniemy sobie jednego. Idziemy sobie teraz tędy. Po prostu na zwyczajnie w świecie ta mapa jest trudna, dlatego jej nienawidziłem. Czy nie lubiłem, no, bez przesady. O. To trzeba mieć perfect timing, żeby to zrobić, nie? Dobra, lecimy dołem. Skoczę sobie tam najwyżej. Tu jest szansa, żeby się odratować jeszcze. O, tutaj, w tym miejscu, można zrobić tak. I lecimy, spróbujemy. No i spadłem od razu, no ja nie mogę tego zrobić, po prostu nie wiem, może ja mam jakiś refleks, kurwa, debila, ale ja tam po prostu nie potrafię. Nie potrafię tego zrobić, no. Uda mi się raz z fartem. O, fajnie. Oddaj. Dobra. Mam jeszcze całą minutę. Jest bardzo dużo czasu, ale... Nie wiem, nie uda się, na pewno nie. No i w rej, oczywiście. W rej. Skakuj, baranie jeden! Jezu, nie cierpię tego wyścigu. Ból, żałość. Ja go nienawidziłem kiedyś, nienawidzę go i teraz. Dobra, szybciutko. Okej. Zobaczmy, jak to będzie. To jest do zebrania lumek! Jest to ciężki lumek do zebrania. Dobra, teraz muszę iść dołem, bo tam wziąłem, zostawiłem lumków parę. Tak, muszę iść teraz tą stroną. Pójdę stędy, o. Bo czemu nie? Pyk, pyk. To jest ostatnie kółeczko w ogóle, a ja mam sporo czasu. No zobaczymy. Czyżby mi się udało za pierwszym razem? Serio? Nie, nie wierzę w to. To jest niemożliwe. Dobra, teraz bardzo, bardzo mało motylków gdziekolwiek. Zobaczymy. Bo to wszystko pozbierałem. Oj, tu jest czerwony! Weź go! O, super. I teraz jak to spieprzę, to będzie ciężko. Weź go, weź go, weź go! Ma to ledy, blaszany, dobra. No kurwa maciek, ja tego elementu nie cierpię! Zabiję twórcę tej gry, zabiję go za tę aranżację tego poziomu! Wskakuj tu. I tu. Dobra. Dawaj go. Ty też. Dawaj go! Dobra. Płakać mi się chce, autentycznie. No ale dobra, poszło świetnie. Ja w 40 sekund na pewno tam dolecę do tej mapy. Do mety stąd. Easy. Poszło nawet nieźle, mimo wszystko. Nie! O Jezu, bym dostał w ryj. Wesoło sobie. Dobra, świetnie. No, dopczamy, kurde, do mety! Nie wierzę, że polopoli mi tak dobrze idzie. To był po prostu mój znienawidzona moja kategoria. Ale to już wiecie, bo powtarzałem to milion razy. Wow, nie wierzę. Poszło mistrzowsko. I ten bicik. Taniec rocka. Gdybym miał kamerę, tam zrobił taniec rocka, ale tak to mogę sobie zrobić go tylko dla siebie. Cóż, dobra, napiję się. Zobaczmy, co tu blokowaliśmy. Może jakaś nowa postać? Może? I... O lol. Jaki zajebisty pomocnik 800. O lol, jeżeli wy go nie wybierzecie w następnym odcinku, to ja go sam wezmę. Z góry macie już powiedziane, co będzie w następnym odcinku. O lol, ten henchman. Dobra, zaczniemy lumki. Sprawdźmy to. Nie, nie polopoli, już to zrobiłem. Come on, ale ten henchman jaki zajebisty. Kurde mrok. Widzicie, ja zrobię tą gierkę na 100%. U mnie będziecie mieli let's play, bo nikt z niej nie potrafi nagrać nic. Żadnego 100%, a ja nagram 100% i będziecie mogli zobaczyć sobie wszystko w niej. Co ja robię do cholery? A nie, dobrze robię. Dobrze, to są lumki, to jest wyścig normalny, dobra. I to jest najgorsze, to z Raymanem. Rayman mimo wszystko, nie wiem. Może to jest moje głupie wrażenie, ale Rayman jest jednym z mądrzejszych botów, jeżeli mam czytać. Rayman i Globox. Bardzo dobrze są, jeżeli chodzi o wyścigi. Nie, może to jest czysty przypadek, ale tak mi się zawsze wydawało i tak też teraz jest. Jestem w tym przekonany nawet teraz. Dobra, ale go tu zrobiłem, patrzcie. Aha, teraz ja się zrobiłem. Dobra. Dostał w ryj sobie ładnie. Pięknie, otrzymuj w ryj. No to wskocz, pięknie. Dobra, ten bot jest może głupi, jeżeli chodzi o unikanie, ale co do innych rzeczy jest dobry. Dobra, lecimy. Fiu, i w ogóle dubbing tego. Dubbing brzydkowrotego zawsze był zajebisty. Fajny ma dubbing. Znaczy dubbing, to co on tam wydaje, nie? Z siebie.
Dobra, polećmy sobie tędy. Siuuu! Oj, Mendo, nie wyprzedzaj mnie. Albo on jest szybszy, albo ja nie wiem, kurde, aż rości, no. Jawne oszustwo i pomówienia, o. Tak bym powiedział. Tak, tak powiem, o. Bo czemu nie? Iha, ja ci dam iha zaraz, ty. O, nadupczać szybciego klawisza. Aaaa, jaki speed. Super, 19 do zebrania jeszcze. Zobaczymy, czy nam się to uda. Mamy drugie kółeczko, zaraz będzie jeszcze jedno. O, co się odupiło z tą beczką? What the fuck? What the fuck? Co się z tą beczką stało się? Łap się tego, głębie jeden! Dobra, trudno. Życie! Dawaj mi to grunka, czemu tak szybki jest ten Rayman? Przestań być szybszy! I kretynie jeden. Dobra, tam był Lumusiuś. Lumusiuś do zebrania. Shit. Nie! Jeszcze 15 zebrania, raczej się nie uda. Ja nie poszedłem teraz górą, a na górze jest sporo tego dziadostwa. Chociaż... jakbym zrobił takie tricki tutaj... I jeszcze był pierwszy z oku. Dobra. To się jeszcze może udać, zobaczmy. O Jezus. Albo nie może. Tu mam dwa. Cztery do zebrania. Gdybym poszedł górą, to bym je miał. I ja teraz tak nie jestem pierwszy, więc dupa. Ale ten baron i tak dostaje po głowie. Dobra, to się jeszcze może udać, czekajcie. Trzy. Dwa. Jeden. Nie! Wziąłem go! Jezus, 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 Jezus! Nie! Nie! O nie, szmato. Ty szmato bez kończyn. Będzie kurwa zemsta. Ja tego tak nie zostawię. Dobra. Lecimy jeszcze raz. Ja ci dam gałabanga, ty kurde. Myślisz, że jesteś ikoniczną postacią tej gry, jesteś kurde fajny? Nie jesteś! To ja jestem kurde mistrzem i władcą robotów, piratów robotów. Lecimy kurde. Lecimy kurde tutaj. Jakby to powiedział, kurde, bonus. Pięknie. Możesz być sobie pierwszy, ale to tylko fory takie tymczasowe. Dobra, lecimy. Łap się, łap się, łap się, łap się, łap się. Dobra. Dam przyjął na siebie wszystkie beczki z tego co widzę. I lecę górą, żeby to już zrobić za sobą. Później sobie pójdę prościutko, zwykłą drogą i sobie to przejdę. O Jezu, jestem piękny tutaj w robieniu takich rzeczy, strasznych rzeczy. Dobra, trudno. Przeżyję. O, głupek. Spadłeś, haha, frajer. Dobra. Teraz musiałem iść górą, ale nie poszedłem. Dobra, pójdę zwykłą drogą tutaj. No, co się zacinasz, a on nie! No, oczywiście, że tak, no! Bo fajna gra. Zajebista. Dobra. No nie ma, nie mogę być to. Sam sobie tylko przeszkodziłem teraz. Przestań mnie wyprzedzać, baranie jeden. Masz. O Jezu, ten Juken. Dobra, teraz zwaliłem. Powinien dostać! To jest za jawne oszustwa. Pomówienia. Dobra. Jak widzicie, Rayman jest trudny i wymagający, no. Co ja wam będę tu mówił, no. Zresztą widzicie, jak on gra. Ciągle mimo wszystko jest jakoś wyprzedza mnie. Albo to ja jestem chujowy. O matko! Właśnie, baranie jeden! O Jezus. Dobra, trzeba będzie to powtórzyć, już widzę. Ta gra nie wybaczy takich błędów, niestety. Dobra. Chociaż jak on będzie się nam obijał o głupi ryj. Jeden. Dobra, odsuń się głębie. Jeden. On jest tu na dole. Dupia, to mam, przesuń się! Będę nawet miał jednego na plusie! Szybko, dobrze, dostał jeszcze wryj laserem! Jest! Tak! Yeah! Wyjąć się zemsta! Gnoju ty jeden! Poczworą z plasteliny! Dobra, ej, poszło nieźle nawet. Muszę przyznać. Odblokowaliśmy coś? Nie odblokowaliśmy nic.
ale świetnie to wygląda. Trzy gwiazdeczki w jednym odcinku, w sensie w odcinku, że nie muszę tego powtarzać. Dobra, sprawdźmy jeszcze, może lumki się uda tutaj zrobić i w następnym mapie. O, dzień dobry, żonko. My waifu. A, nie, tego nie strzelam, pamiętaj, Zeku. Dobra, polecę sobie lewo. Lewo, lewo. Bo czemu nie? Zobaczmy, jak to będzie. Boga, nie wybierajcie tej szmaty, która tam biegnie. Nie chcę nią grać. Ona jest tym samym, co brzytwobrody, ale jest głupsza, bo nikt jej nie lubi, nikt jej nie zna. O, a brzytwobrodego to chociaż każdy zna. Bo jest z Wolem głównym w dwójce, co nie? Patrzcie, ona mnie wyprzedziła, nie? Aha. A już mnie nie wyprzedziła. Okej. Spokojnie, damy radę, mam nadzieję. Sporo tych lunków do zebrania, 40-39 na ten moment. Ale też jest sporo dróg jeszcze do zrobienia. Dobra, sprawdźmy, czy się uda. Nie! Dobra, może spróbuję tak, o, zbierać podwójki. Bo ona, nie wiem, zatrzymała się tam na kawę, skoczyła, czy jak? Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, świetnie. Wykorzystałem to, że ona tam stoi, nie? Co ona tam robi, ale pfff, mniejsza o to. Dobra, ruszyła się w końcu. Nowy rekord, oh yes. Tak mi rób. Teraz górą musimy tu pójść. Mhm. Zaczekaj na mnie! O Boże. Dobra, trudno, muszę i tak poczekać. Dobra. I teraz pójdziemy tutaj, tędy. Okej. Świetna trasa. W ogóle ten żeluś tam sobie tam na dole pływa, taki śmieszny. Taka forma przeszkody, nie? Na tej mapie akurat. To jest taki żeluś, taka smołka, nie? Zawsze mi się to z żelusiem kojarzyło. O! Okej. I pięknie tutaj, kurde. To jest to! Aha. To jest to, masz rację, Zoku. Dobra. I ciasno! So close! O, dobra. Ej, ale idzie na wysokość, nie, jest 13 zebrania. Jeszcze 12, 11, 10, 9... 8! Muszę teraz to zrobić. Doleć. O, pięknie. Tutaj. Tutaj. I tutaj. 5 do zebrania. 4 do zebrania. Ej, kurde, ogarniam. Aż jestem dumny z siebie. I teraz pójdziemy tą stronę, powinno być, nie? Są. I teraz ich sporo. O, oh, jest. Tak, jest. Jakby to powiedział, heavy. Już. Jeszcze mam jednego na plusie. A ona wciąż za nami, widzicie? Ten bot jest akurat słaby. Nie potrafi mnie wyprzedzić, gdyby to był Globox albo Rayman, to już bym się bał, że może mi coś tutaj zaszkodzić, ale... easy. Teraz możemy się tylko rozkoszywać muzyczką już. I nie wiem, co ona tam się tak zacina. Nie mam pojęcia, szczerze. I o co ona się tam może zacinać? Chyba, że ona czeka, aż te takie... takie wałki, które nam przygniatały mnie, czekasz, one wysuną się do góry i wtedy na nie skacze, nie wiem, być może. W każdym razie to poszło, kurde, genialnie. Genialnie. I nie odblokowaliśmy nic kompletnie, ale ostatnie lumki na w elektrycznym finale, zobaczmy. Nie! Kliknęłem po polofoli. Nie chcę tak, nie. Nigdy już tu nie wrócę, bo polofoli zrobione, więc easy. Lumki. To będzie trudne, nienawidzę tej mapy. O, Tylee, wow. Nie spodziewałem się, że Tylee będzie ostatnim, jakby ostatniej planszy. O, polecimy tędy. I znowu ten bicik nam przygrywa, świetny. A! Ten taki, kurde, agencki bym nazwał w sumie nawet. Nie wiem czemu, ale tak mi się kojarzy. A, polecimy tędy, bo to jest nienawidzona droga przeze mnie. To są platformy, które nas mogą cofnąć, a to jest złe. Heh, świetnie sobie tak podskakiwał. Kurde, ta gra jest pocieszna, ja nie wierzę. No i właśnie to jest ten problem, że ja tu będę spadał. Aha. A tam są lumki z zebrania. Shit. Ja pierdyle. O, weź to no! Jak już spadłeś, zabiłeś serii, to podnieś chociaż to. Dziękuję. Tu nic nie ma. No skoro już spadną, to zbiera wszystko z dołu, co nie? Uhuu. No i wrej. Naturalmente. No weź tu, pejdź no, głębie ty jeden! Jak ja nie cierpię tego robota! Tego nie mogę niszczyć, ale mogę to przebić. Wow. Dobra. Bardzo mnie wyprzedziła teraz. Znaczy wyprzedziła, dogoniła. No co ty mi tu robisz? Przestań tak robić. Dobra. 45 do zebrania, jest sporo, widzicie to? Jeszcze 45, lol.
Naprawdę, w cholerę. Dobra, teraz pójdziemy sobie górą, tutaj. I teraz refleks. Aj, szachisty, no, wiedziałem. Tak się skończy, kurde. Ja wiedziałem. Tutaj cwaniak, a tak się skończy jednak. Tutaj w ogóle jakieś są? Aha, na końcu jeden, dobra. Nie, nie, zgniotł mnie. Jezus. Dobra, teraz idziemy dołem. Tutaj, weźmiemy tego. Weźmiemy tego i wskoczymy na górę. A, tyk. Wiecie, może... No wejdź! Nie, no nie, no zabiję tego robota, nie? No, no rozkręcę cię. Skręcę cię, na Aiza cię oddam. Dobra. Lecimy górą. Lecimy górą. Okej. Okay. 27. Boże święty, ile tego jeszcze mam zebrać? Pogrzało was? Nie! Spadnę! Muszę to zrobić. No muszę, no. Dobra, wezmę ciebie. Okej. Okay. 21. Nie wiem, czy mi się uda. Musimy teraz górą kompletnie pójść, żeby to wszystko zebrać, wyzbierać. No dobra, bo najwyżej będzie drugie podejście i tyle. Uhuu. Nie, 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 oddaj, oddaj. Ale głupia Tylee, przestań. Będzie tu zmieniać, kurde, kierunki moje. Dobra, ciebie. Nie, 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 złap się, proszę, powiedz, że możesz, możesz. Dobra. Teraz pójdę sobie tą stroną, okej. Nie mogę się w ogóle przyspieszać tutaj teraz. Chyba, że ewentualnie w ten sposób. 11 do zebrania, to jest nie kółko, no nie, nie widzę tego. Szczerze mówiąc. Nie! I w ryj, o jest. Placek z robota w dzisiejszym odcinku. Okej, tu jest jeszcze jeden, taki. Okej, musiałem to zrobić, żeby go wziąć. 6 do zebrania, 6. No i tyle. Weź to! No ja jebnę zaraz coś. Nie, no nie, 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 nie właśnie nawet. 2. I se spadłem na ryj, głupi. No i tyle. Mam nadzieję, że wam się fajnie oglądał ten let's play. Nie polecam gry, nie grajcie. W ogóle nie wiem, czemu z tego robię serię. Żałosna gra, jeden do końca. Fajna gra troll. I jeszcze ona jest pierwsza. Ja pierdyle. A tu był jeden do wzięcia? Tak, tam jest jeden do wzięcia, ale to zjebałem. Takim debilem trzeba być, jak ja, kurwa, no nie, wszystko w pizdu. Dobra, jebać, to zacznę od nowa. Trudno. Zacznę sobie jeszcze raz tak samo. Było nawet nieźle, jak jeden został do zebrania. O Jezus, wszystko zniszczyłem, zapomniałem, że tam był jeden do zebrania, którego nie wziąłem. No, jeszcze pokrzyw ryj tutaj, Greka pół dawaj, dobry, bo tego brakuje nam. Dokładnie, dobry let's play. Polecam takie let's play'e. Górą, pamiętaj, głąbie, górą. Jak spadniesz, to ci wyrwę tę nogę z dupy. Dobra, chociaż się złapał teraz. No nie wierzę, nienawidzę tej gry. Czemu ja spadam z tego gówna? Jej, to jest trudne, no poważnie, ja mówię, to jest trudne. To jest, kurde, takie Call of Duty, co cię za rączkę prowadzi i, kurde, i nie ma innego Call of Duty. Wiesz to wszystko. No debilu, wskakuj, żeś. Czy ty lubisz podostać po głowie głębie jeden? No. Dobra. No i oczywiście, no musiałeś w pałę dostać, nie? Gentleman zasrany się u ciebie otwiera teraz, że co, że dziewczynę trzeba przepuścić, tak? A gówno. Czemu na dołem poszło? Nie mam pojęcia. O Jezus, nienawidzę tego segmentu? Nienawidzę tego momentu, cokolwiek. Dobra, to chociaż poszło nieźle. A, moje. Nie, 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 uff. Dobra, tam jest gniecie, nie idę. Idę tutaj. Super.
A może jak będę skakał, to będzie fajnie, ej. To nie jest głupi pomysł. Zoku, odkryłeś Amerykę. Udało ci się coś odkryć. Dobra, lecimy tutaj dołem! Dołem, głębia! Nie! Sowy udaje tak, wiecie, zgadliście. No i wpałem. Oczywiście, kurde, lubisz wpałę dostawać, co? Czemu tam nagle się pojawił żółty motylek za mną? Nie mam pojęcia. Dobra, szybko, bo nam będziemy zmieniać tor. Dobra, nie zdążyła. 26 do zebrania. Nie wiem, jak mi się to uda, ale... Dobra, zobaczmy. Juhuu! Zrobię, kurde, pętelkę! Skakuj tu, głębia jeden. Podnoś się, kurde, ty pompko do... Dobra. Teraz muszę pójść tutaj z lewo. Puśćcie tego, ty matole jeden! No nie! Wszystko zniszczyłeś, głębie, sprzedam cię na złom. Dobra. Szesnaście do zebrania, nie wiem jak ja to zrobię, ale dobra, zobaczmy. Muszę dołem pójść, bo to jest trochę do zebrania ich. 12 do zebrania. 11. O, tutaj jest jeden. Muszę tutaj pójść. Nie! Jak jeżeli to spieprzę, to mogę już się wracać. Powtarzać poziom, w sensie. No czemu ty się tego nie chcesz złapać? Kretynie jeden! Najgorszy kapitan! Zasraniec! No fajnie. Kurwa mać, no. Dobra, nie, powtarzam. No to widzimy się zaraz za chwilę, no bo to nie ma sensu. Dobra, robię to! Wskakuj! Tego powtarzał 5000 raz. A tak naprawdę to odkąd zakończyłem nagranie, to tylko wyłączyłem nagranie i już mi się udało, widzicie? To jest jednak coś w tym jest, ta klątwa YouTube. Klątwa YouTube, kurde. Nawet na mnie się musi pastwić. Patrzcie, ja ją praktycznie dogoniłem drugi raz. Ona nawet do mety nie dobiegła, a już zrobiłem drugie kółko. To jest skills, kurde. Pięknie! I koniec! Jest, mogę się napić teraz. You win. Tak właśnie ma być. Co odblokowaliśmy? Odblokowaliśmy... O! Urodzony ślizgacz? Ja nienawidzę ślizgawek. Odblokowaliśmy no dalej. Dalej, no dalej. Ciekawe. Czyli zrobiliśmy całe koło Ligi Ekstremalnej. I jak ja mam to odblokować? Pewnie przez zagranie tego. Albo tego. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, pięć wyścigów. Pięć wyścigów i jedną walkę w wieży. I to będzie tyle. Tak, więc w następnym odcinku już zakończymy serię, tak mi się wydaje. Mhm. Więc mam nadzieję, że wam się oglądało te wyścigi. Mi bardzo przyjemnie się grało. Nie, o dziwo mi się naprawdę fajnie grało, bo wyszło mi nawet szybko to. Tak czy siak, mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało, że wypiliście gorącą herbatę, czy coś dobrego. Ogólnie, że fajnie spędziliście czas i do następnego odcinka, który będzie kończącym odcinkiem naszą serię z Raymana. Liga premiowa. Więc do zobaczenia i cześć. I've been waiting all night.